Witam na kanale Golden Voice, dziś Voice Senior Ranking, odcinek 4 i koniec przesłuchań w ciemno. Kogo my tu dziś mamy? Jolanta Zając-Stachurska. Wszystko fajnie, ale jak już możecie się domyślić, nie w moim stylu, bo dawniejszy styl śpiewania. Andrzej Szpak. Ładnie zaśpiewane, ale tak dancingowo. To przeciąganie takie, no w sumie podobnie do oryginału. Fajna znana piosenka, którą mogliśmy słyszeć w kultowym filmie właśnie Pretty Woman z Julią Roberts. Teresa Mikuta. Tu też ładnie, ale nie mój gust. Wracamy znowu do przeszłości. No jak widzimy, u mnie wygra ktoś, kto jest uniwersalny lub nowoczesny. Może w kolejnych utworach ta uniwersalność się pojawi. Teresa Kuczera. Jeśli chcesz wiedzieć same zmartwienia, tylko przez ciebie mam. O mnie zapomnij, o mnie się nie martw, ja sobie radę dam. No co mogę powiedzieć? Też ładnie, ale znowu to samo. Nie mój styl muzyczny. Szczerze to bardziej podobała mi się ta piosenka w wykonaniu dzieciaków z The Voice Kids, a tam chyba była Ala Tracz. Andrzej Musiałek. Oto jest życia mała garść. Ładnie. Pochyl się nad nią, oceń pan. Bardzo ładna barwa głosu, fajna interpretacja, podobało mi się, zobaczymy co będzie dalej. Rajsa Misztela. Zacznę może tak niezwyczajnie, bo jak niektórzy moi słuchacze wiedzą, rzadko, a w zasadzie wcale nie wypowiadam się na temat wyglądu, bo to raczej pudelkowe, a skupiam się na muzyce i wokalu. Ale tu nie mogę przejść obojętnie, bo od pani Rajsy bije taka sympatyczność. Zobaczcie, jak super wyglądała w tej kreacji. Plus ten wianuszek, troszkę obciachowy, ale dodający jeszcze bardziej sympatyczności pani Rajsie. Dobiło od niej słońce na scenie, a do tego wokalnie też super, pomimo braków, czy to w tekście, czy tam jakiś stresik, czy wymowa, no ja jestem zaczarowany. Pani Rajsa number one tego odcinka dla mnie. Do usłyszenia po półfinale. Jak myślicie, kto wygra?